Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl, a tym razem zapraszam Was do rozmowy, wywiadu z generałem broni Wiesławem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Porozmawiamy właśnie o tej formacji, o tym rodzaju sił zbrojnych, jak również o roli lekkiej piechoty, a także o kilku innych równie ciekawych kwestiach. Niniejsze nagranie powstało dzięki patronom, którzy wspierają mnie na patronite.pl/KrzysztofWojczal. Link znajdziecie w opisie do nagrania. Jeśli ktoś chce wesprzeć działalność kanału, to zapraszam właśnie tam. Na podstawie umowy mojej z patronami zobowiązałem się do nagrań co najmniej raz w tygodniu zamieszczenia materiałów na niniejszym vlogu i mam nadzieję, że ten wywiad, który uważam za niezwykle ciekawy i który dostarczy mi bardzo dużo informacji, których wcześniej nie wiedziałem, mam nadzieję, że Wam się tak samo spodoba, jak spodobał się mnie. Zapraszam na materiał. Witam z tej strony Krzysztof Wojczal, witam Was na moim kanale, a ze mną niebywały gość. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał broni, pan Wiesław Kukuła, żołnierz jednostki wojskowej komandosów, gdzie został szefem sztabu, gdzie również został później głównym dowódcą. Służył Pan w Iraku także i był Pan również zastępcą szefa sztabu, szefostwa działań specjalnych sztabu generalnego. To już musiałem sobie przeczytać. Dosyć długa nazwa, aczkolwiek później wiem, że to było przekształcone chyba w taką lepszą nazwę, dowództwo wojsk specjalnych, z tego co zdołałem wyczytać. I takie pierwsze pytanie moje do Pana. Dlaczego akurat komandos? Dlaczego dowódca jednostki wojskowej komandosów został dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej? Tutaj pytam już nie o takie oczywiście osobiste być może wskazania, tylko chodzi mi o to, dlaczego z takiej funkcji na taką funkcję dokonano transferu. Witam Pana, witam Państwa. Zacznę od pewnego sprostowania. Nie służyłem w szefostwie działań specjalnych Sztabu Generalnego, aczkolwiek bardzo szanuję tą instytucję, bo ona również przyczyniła się do powstania współczesnych wojsk specjalnych. Ja pełniłem służbę przez wiele lat w dowództwie wojsk specjalnych na różnych stanowiskach i to doświadczenie w zasadzie stamtąd dosyć mi się przydało przy budowie teraz Wojsk Obrony Terytorialnej, bo miałem okazję również pełnić wtedy służbę, kiedy rozwijano wojska specjalne i część doświadczeń mogłem transportować w ten czas, kiedy tworzono Wojska Obrony Terytorialnej. A odpowiedź na Pana pytanie jest bardzo systemowa. Jak gdy spojrzymy na tego typu formacje na świecie, to okazuje się, że na ich czele stoi bardzo wiele oficerów z sił specjalnych i ma to pewne systemowe uzasadnienie. Gdy spojrzymy na to, czym są dzisiaj siły specjalne, to ich wizerunek jest w dużej mierze zakłócony przez wojnę z terroryzmem i w dużej mierze postrzeganie kinetycznego ich charakteru działań. Ale ich prawdziwym źródłem powstania było zwielokrotnianie potencjału sił. I zielony beret to jest osoba wyspecjalizowana w walce o serca i umysły, zdolna do budowy nie tylko ruchu oporu, ale i sił zbrojnych, ich rozbudowy, budowania różnego typu struktur o charakterze obronnym. A zaledwie stosowaliśmy w siłach specjalnych taką zasadę 90/10. Ona oznacza, że 90% naszych przeciwników jest możliwych do odwrócenia poprzez właśnie walkę o serca i umysły. 10% niestety musi zostać fizycznie zlikwidowana. Więc ta idea musi być przeniesiona na grunt zwielokrotniania sił. Gdy teraz tworzyliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, to wiem, że decyzję o wyznaczeniu mnie podejmował pan minister Macierewicz jeszcze i on sięgnął właśnie po zasoby sił specjalnych w pierwszym względzie, bo miał pełną świadomość też tego, czym siły specjalne się zajmują, do czego zostały powołane. Widział też nasz potencjał w Iraku, w Afganistanie, widział, co robiliśmy, jak budowaliśmy od zera struktury bezpieczeństwa w tych państwach. No i wytyczne, które dał mi do tworzenia WOT-u później, rozwinął jeszcze bardziej pan minister Błaszczak, w dużej mierze opierały się na tym fundamencie sił specjalnych. W Norwegii obecny szef sztabu, obecny szef obrony, były dowódca
ich gwardii domowej to jest były dowódca sił specjalnych, podobnie w Estonii, więc mógłbym tego typu przykłady mnożyć. To jest absolutnie systemowe i bardzo racjonalne podejście. To tak dopytam a propos właśnie tego Iraku, czyli tam jako siły specjalne zajmowaliście się również właśnie szkoleniem pewnego rodzaju sił jakby miejscowych, tak, które miały później przejąć obowiązki za bezpieczeństwo danego państwa, w tym przypadku Iraku, jak rozumiem, i jakby to też doświadczenie tutaj może procentować. Rola sił specjalnych zależy od typu konfliktu i oczywiście etapu, na którym są w konflikt angażowane, ale w wypadku Iraku, a później Afganistanu, to była budowa lokalnych sił bezpieczeństwa, a zdolności do tego, aby dane państwo zaczęło funkcjonować samodzielnie. I wie pan, nie jest łatwo prowadzić tego typu działalność szkoleniową, zwłaszcza w terenie, o którym okresie, który jest nam daleki kulturowo. I może dam panu kilka takich barwnych przykładów. Nigdy nie zapomnę wiecznego tarcia między dowódcami ogólnowojskowymi a moimi dowódcami z sił specjalnych na misjach, które musiałem często jako dowódca jednostki łagodzić, którzy na przykład narzekali na to, że nasi żołnierze noszą brody na misjach i błędnie zakładali, że noszą je dlatego, żeby unikać łatwej identyfikacji. Czy też, tak jak mi powiedział jeden z nich, ma wrażenie, że kąpią się zbyt rzadko, co było bardzo zauważalne w tamtym klimacie. Ale wie pan, to chodziło o to, że kiedy stawaliśmy naprzeciwko tych dumnych mieszkańców Afganistanu, dumnych górali, którzy legitymowali się swoistym kodem kulturowym, to musieliśmy właśnie zawalczyć o ich zaufanie, o serca i umysły, i stając naprzeciwko nich w pięknym, wyprasowanym mundurku, pachnąc aqua di gio, z całym szacunkiem, nie zdobylibyśmy nigdy tego zaufania i nasze doświadczenie było kompletnie odmienne, więc w kraju, gdzie jest bardzo wysoki analfabetyzm, gdzie o randze społecznej często mężczyzny decyduje jego siwizna, broda i jego długość brody, to było naturalne wkomponowanie się w otoczenie i wykorzystanie również tej drogi do zdobycia doświadczenia. Tam się zbudowały też bardzo silne relacje łączące moich żołnierzy ze szkolonymi, które zaowocowały tym sukcesem słynnej operacji Sledgehammer. To właśnie Task Force 50 z jednostki wojskowej komandosów był wymieniany jako jeden z krytycznych dla funkcjonowania pod koniec misji ISAF. Sił, który osiągnął bezprecedensowe efekty operacyjne, ale między innymi właśnie dlatego, że idealnie wkomponował się również w kulturę afgańską i idealnie, można powiedzieć, zrozumiał język komunikacji z żołnierzami, którzy i policjantami, którzy byli szkoleni. I to zaowocowało ich sukcesem. I dzisiaj, gdy patrzymy na złożoność współczesnego pola walki, to musimy wiedzieć, że jeden zabity, to też tak mówiliśmy w siłach specjalnych, jeden zabity przysporzy nam 100 wrogów, jeden nawrócony 1000 przyjaciół. I właściwe balansowanie pomiędzy działalnością kinetyczną i niekinetyczną na tego typu misjach było krytyczne, a my żołnierze sił specjalnych zawsze byliśmy w tym mistrzami. Tak, już przechodząc też do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to wydaje mi się, że to jest dobry moment, z tego względu, że ja to tak postrzegam jako osoba cywilna, że też zamysł trochę WOT-u jest taki, by zdobyć zaufanie dla wojskowych wśród społeczności lokalnej z danego regionu, na którym budują się poszczególne brygady. I ten WOT chyba jest jednak jakimś elementem, który też ma działać na wizerunek armii jako takiej w naszym społeczeństwie. I może nie od tego właśnie chciałem pytania zacząć, ale właśnie zacznę z tego względu, że to jest dobry moment. No bo weszła ustawa o ochronie ojczyzny i wiem, że tam został zwiększony nacisk na tę cywilną rolę WOT-u. Sobie zapisałem takie dwa punkty. Przede wszystkim pierwszy jest taki, że pan w zasadzie jako dowódca WOT-u zostaje również szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego w MON w czasie jakiegoś kryzysu, a jednocześnie dowódcy poszczególnych brygad obrony terytorialnej zastępują niejako szefów wojewódzkich sztabów wojskowych w sprawach koordynacji pomiędzy administracją cywilną w czasie kryzysu a armią. Także tutaj, jak widać, jest chyba już tak skodyfikowane
mocno, ta większa rola w cywilnym świecie, jeśli chodzi o WOT. I jak pan to postrzegał właśnie pod kątem działań w czasie pokoju, w czasie działań kryzysowych, te zadania i role Wojsk Obrony Terytorialnej? Tak, bardzo często słyszę przy okazji tego, o czym pan mówi, pytanie, jaki też wpływ jest tego zapisu na nasze potencjalne zdolności bojowe i czy to nie odciąga nas też od tak. tego nurtu i od tego efektu. Ale wie pan, zawsze rodzi się inne pytanie i to ono legło u jakby źródeł tych zmian. Ja zawsze na najwyższym miejscu stawiam sprawczość. Sprawczość, czyli doprowadzenie do uproszczenia pewnych procesów, do wdrożenia pewnych działań, które logicznie przyniosą szybkość, efektywność naszych działań i adekwatność podejmowanych decyzji. I z jednej strony dawniej mieliśmy szefa wojskowego, sztabu wojskowego, który nie miał pod sobą żadnych sił, który był w zupełnie innym łańcuchu dowodzenia i jedyne, co dysponował, to czym dysponował, to pewien plan. Po prostu wiedział, jaki może być typ zadań i kiedy się może zwrócić do kogoś o przydzielenie tych sił. To wszystko zajmowało czas. Tak, tak. To była pewna procedura, która oczywiście latami funkcjonowała lepiej lub gorzej, ale na całym świecie to działało trochę inaczej, począwszy od Niemiec po Stany Zjednoczone. I ja pamiętam, kiedy pierwszy raz byliśmy zaangażowani w usuwanie skutków powodzi, a właściwie w zapobieganie nim pod Sandomierzem spotkałem komendanta Straży Pożarnej, który mi powiedział, że coś się zmieniło, ponieważ wojsko pojawiło się wspierać Straż Pożarną, zanim woda zaczęła opadać. A zawsze mówił, że żartowali strażacy, że o, wojsko jedzie, czyli zaraz woda zacznie opadać. Więc jakkolwiek to brzmi śmiesznie i oczywiście było żartem, to oddawało trochę fakt. Nie dysponowaliśmy właściwą szybkością działania. Więc WOT zmienił jedną rzecz. Dzisiaj mamy siły, nasycenie pewną ilością sił lokalnych, społeczności. I ci żołnierze są blisko zdarzeń, które mają miejsce. Są efektorami, ale również sensorami. I dzisiaj, zanim często nawet formalnie wojewoda zwraca się o pomoc do ministra obrony narodowej, mamy taki kanał komunikacji, zwraca się o wsparcie na przykład Państwowej Straży Pożarnej czy innych instytucji, to bardzo często już te sensory nam raportują sytuację i mieliśmy często taką sytuację wręcz oddolną, że żołnierze są gotowi i czekają tylko na rozkaz do działania. To jest właśnie efekt, który zamierzaliśmy osiągnąć, wzmocnienie zdolności lokalnych społeczności na oddziaływanie kryzysowe, wzmocnienie ich odporności. I byłoby wielkim marnotrawstwem środków, jeśli byśmy nie wykorzystali tego systemowo, czyli nie zbudowali bardziej efektywnego systemu reagowania. WOT był też projektowany troszeczkę jako odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. I celem, o czym się rzadko mówi, oddziaływania hybrydowego jest dekompozycja lokalnych społeczności, dekompozycja, doprowadzenie do sytuacji takiej, w której dane społeczeństwo staje się zlepkiem obcych sobie, niepowiązanych systemem wartości, innymi czynnikami lokalnych społeczności i włożenie w WOT zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej, zaangażowanie tych społeczności do tego typu działań kompletnie jakby teraz odmienia rzeczywistość i bardzo pozytywnie wpływa na ich odporność. I od strony zarządzania kryzysowego, ale również chciałbym płynnie przejść do tego, że tak samo zadziała to ten mechanizm w przypadku zadań obronnych, bo wojna w pewnym sensie jest też kryzysem, tylko o charakterze zbrojnym i ten mechanizm będzie się z powodzeniem nadawał do przeniesienia na działania wojenne. A to można też to postawić taką tezę, że jednak skrócił się ten łańcuch dowodzenia w tym zakresie zarządzania kryzysem, czyli jakby tutaj... Tak, tak, to jest trafna teza. Skrócił się łańcuch dowodzenia i dzisiaj przede wszystkim zdecydowanie niżej przeniesiono punkty decyzyjne. Jakby to najprościej będzie mi to wytłumaczyć w taki sposób, że dowódca brygady, który zastąpił szefa WSW, ma pod sobą 3,5 tysiąca na przykład żołnierzy o określonych zdolnościach, jest ich w stanie aktywować nawet wtedy, kiedy, mówiąc kolokwialnie, jego przełożony, czyli ja, nie odbieram telefonu. Działa po prostu wtedy samodzielnie, ponieważ ma zasoby, zna moje wytyczne, zna decyzję ministra obrony narodowej. W najgorszym razie, jeśli nie będzie na to zgody czynnika politycznego, na takie zaangażowanie, wstrzymamy działanie żołnierzy. Ale
to oszczędza czas, a czas w przypadku zapobiegania różnego typu zdarzeniom o charakterze kryzysowym jest krytyczny, jak również jest krytyczny w działaniach bojowych, o czym dobrze wiemy, czy też działaniach hybrydowych. Ja kiedyś na pewnym kursie wręcz usłyszałem, jeszcze zanim mówiło się o konfliktach hybrydowych w przestrzeni publicznej, o tym, że troszeczkę zagrożenia hybrydowe są jak powódź. My ich na co dzień nie dostrzegamy, dopiero gdy woda przekracza pewien poziom, wtedy uwidacznia nam się groza sytuacji, ale najczęściej wtedy na zareagowanie odpowiednie jest już zbyt późno. To już jakby przechodząc też do tej kwestii płaszczyzny czysto militarnej, no to w takim razie jakie zadania mają Wojska Obrony Terytorialnej na czas wojny, ponieważ różne pojawiały się w czasie tworzenia w ogóle tej formacji, czy przy informacji, że ona ma zostać utworzona, pojawiały się różne sugestie i różne też koncepcje. Jedni mówili, że te wojska na czasie wojny mają wspomagać, wspierać na pierwszej linii wojska zawodowe, inni mówili, że tylko i wyłącznie do działań na tyłach. No, jakby pomysły są różne, a jak to wygląda w rzeczywistości? Najprościej byłoby mi odesłać wszystkich do doktryny Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie w tym rzecz, w czasie naszej rozmowy. Tam rzeczywiście jakby bardzo szeroki zakres działań dla WOT-u przeznaczyliśmy i określiliśmy. Niemniej kluczem do zrozumienia naszej idei jest to właśnie ta terytorialność. I kiedy zrozumiemy, co wynika z terytorialności, jakie ona daje źródła przewagi, to zrozumiemy też, jaką rolę mogą pełnić takie formacje jak Wojska Obrony Terytorialnej, jaką rolę pełnią oni w Polsce. Więc gdy mnie pan zapyta, czy Wojska Obrony Terytorialnej mogą walczyć na pierwszej linii działań ramię w ramię z żołnierzami wojsk operacyjnych, powiem owszem, jeśli to będą województwa, przez które będzie przechodzić linia frontu, będą dokładnie tak działać. Jeśli mnie pan zapyta o zabezpieczenie tyłów, również powiem, że to jest jedno z naszych zadań, zabezpieczenie tyłów, ochrona infrastruktury krytycznej. Ale gdybym miał bardzo krótko powiedzieć, jakie jest przeznaczenie i nasze miejsce w szyku, to generalnie nasza obecność, nasze zdolności mają umożliwiać wojskom lądowym, tak najprościej mówiąc, skupienie wysiłku na najtrudniejszym i najważniejszym odcinku działań. A całą resztę powinniśmy się zająć my, aby odciążyć od tych zadań mniejszej wagi wojska lądowe. W tych zadaniach mniejszej wagi znajduje się szereg różnie ważnych przedsięwzięć, głównie skupionych na tym, aby uniemożliwić przeciwnikowi tutaj swobodę manewru, aby nie dochodziło do rajdów powietrzno-desantowych, działań dywersyjnych, działań specjalnych. I nie wiem, czy też pan pamięta, to już jest takie dosyć wręcz memotwórcze, jak na początku zwłaszcza WOT był atakowany. Pamiętam chyba wypowiedź byłego ministra obrony narodowej, który mówił, że jednym też z naszego przeznaczenia będzie fizycznie walka ze specnazem. I pamiętam, jak byłem zdziwiony, jak wielu piewców potęgi specnaz ma w Polsce. To było dla mnie po prostu niesamowite, jakby byli nieśmiertelni. No i nagle przyszła Ukraina. I nagle się okazało, że tak, również te zdecydowanie młodsze Wojska Obrony Terytorialnej stanęły naprzeciw rosyjskiego specnazu i całkiem nieźle sobie poradziły. Więc musimy troszeczkę zmienić paradygmaty naszego myślenia i rzeczywiście pewnym błogosławieństwem dla nas jest to, że dzisiaj wojna nie toczy się w Polsce, jest blisko nas i możemy wyciągać bardzo ciekawe i ważne dla nas wnioski. Jakby z tego ja zrozumiałem, że jednak WOT, jeśli chodzi o tą płaszczyznę działań wojennych, no jest jednak, powinien być przynajmniej skrojony i być bardzo elastyczny na różnego rodzaju sytuacje i umieć znaleźć się w każdej potrzebie, jeśli rzeczywiście jest jakaś płaszczyzna, której mogliby się żołnierze obrony terytorialnej przydać w czasie konfliktu, czyli czy to właśnie działania na tyłach, czy też działania na froncie. I właśnie jak z tymi działaniami na froncie, jakby pan widział właśnie rolę WOT-u, bo wiem, że jakby była taka koncepcja, żeby również Wojska Obrony Terytorialnej potrafiły walczyć na przykład z jednostkami pancernymi, ale żeby też wskazywały cele czy też dla artylerii wojsk lądowych, czy też dla innego rodzaju jednostek.
czy również wspierać właśnie lotnictwo, wskazywanie celów dla lotnictwa. W jakim kierunku powinniśmy podążać, jak Pan to widzi, tę koncepcję, jak ona rzeczywiście funkcjonuje? Nieuchronnie zmierzamy do użycia takiego terminu, który się często pojawia w przestrzeni publicznej, jest po prostu lekką piechotą. I jeśli mówi Pan o tej elastyczności, o tym, że WOT jest formacją elastyczną lub powinien taką być, to nie tylko WOT, tylko wszystkie formacje, które dzisiaj nazywalibyśmy tą cyfrową infanterią, jak się to mówi, za oceanem, czyli współczesną formą starego pojmowania piechoty, która jest niezwykle krytyczna na polu walki zdominowanym dzisiaj, jeśli chodzi o walkę na przykład o miasta, i praktycznie niezastąpionym i w swojej liczbie, i w swojej obecności. I teraz jak wygląda tego typu rola? I przede wszystkim już rozumiem, że pyta mnie Pan bezpośrednio o zdolności bojowe, które budujemy, więc staramy się zdolnościami nasycać równomiernie całość naszej formacji zbliżonymi, przy czym już równomiernie nie nasycamy zasobami. Czyli tłumacząc to już też tak wprost, chcemy, aby jak najwięcej żołnierzy używało javelinów, ale dyspozycja i ich użycia w większej ilości jest zdecydowanie po stronie brygad, które są prognozowane do tego, że będą bezpośrednio wspierać lub walczyć ramię w ramię z wojskami operacyjnymi. I teraz te przykłady zdolności, o których Pan mówi, rzeczywiście WOT nie jest przygotowywany i jego rolą nie będzie walka face to face, jeden do jeden, na przykład z jednostką typowo pancerną. Tak się dzisiaj nie programuje pola walki. Ale WOT musi być przygotowany do tego, żeby po pierwsze wspierać wojska operacyjne lub czasami wytrzymać do ich przybycia. I w tym kontekście musimy mieć też bardzo rozwinięte zdolności przeciwpancerne. Od nich zacznę, bo zawsze podkreślałem, że to nie specnaz jest dla nas trudniejszym przeciwnikiem, ale właśnie najtrudniejszym będzie przeciwnik wysoce manewrowy z dużym pancerzem i dużą siłą ognia. I takim przeciwnikiem są właśnie wojska pancerne. I w tym kontekście to zdolności, które rozwijamy, wiążą się przede wszystkim z rażeniem, jak również ze zdolnością do precyzyjnego naprowadzania tego rażenia. Jeśli chodzi o rażenie, no to znany jest fakt tego, że rozwijamy tutaj kompetencje w zakresie użycia systemów Javelin, ale również nie zapominałbym o systemach związanych z dronami, czyli na przykład Warmate'em, który daje nam zasięg na dzisiaj do 10 km, będziemy to rozwijać w dalszym ciągu, z rażeniem precyzyjnym, z użyciem środków takich jak amunicja precyzyjna 12,7 mm przeciwpancerna. Więc budujemy taką, rozwijamy koncepcję, którą nazywamy umownie, to jest tak zwany projekt żniwiarz grupy niszczycieli czołgów, dedykowane struktury odpowiednio wyposażone z zaadoptowaną taktyką do tego, aby móc prowadzić działania nękające i opóźniające jednostek pancerne i dawać czas wojskom operacyjnym. A kiedy będziemy walczyć ramię w ramię, to stanowić po prostu bezpośrednie wsparcie ich działań. Ale to jest jeden z przykładów. Jakbym mógł w tym momencie jeszcze przerwać i dopytać, czyli w ramach takiej brygady OT będzie tworzona jakby dedykowana formacja czy jednostka do walki z siłami pancernymi, jak rozumiem. Tak, będzie pod oddział, który się będzie specjalizował w działaniach takich związanych ze zwalczaniem czołgów. Mhm. Mogę powiedzieć, że będzie on na początek w sile kompanii, ale od czegoś trzeba zacząć i on będzie dedykowany właśnie do tego, aby w sposób efektywny prowadzić działania opóźniające, niszczące tutaj siły pancerne przeciwnika, jeśli oczywiście będą takie w styczności lub będą nam zagrażać lub jakieś działania rajdowe będą wykorzystywać, ale walka z czołgami to nie tylko bezpośrednie ich rażenie w siłach specjalnych, nigdy nie mówię, być może powiem coś kontrowersyjnego dla wielu moich kolegów, zwłaszcza pozdrawiam generała Mikę, dowódcę, pewien wzór dla mnie, który kocha czołgi i nigdy się nie mógł pogodzić z takim faktem, że ja ich nie darzę odpowiednią estymą, ale jako siły specjalne patrzyliśmy zawsze na czołgi przez pryzmat celu do niszczenia i zastanawialiśmy się, jak go robić. A siły specjalne zawsze myślą racjonalnie. Po co niszczyć czołg, skoro możemy zniszczyć cysterny, które dowożą mu paliwo? Bez paliwa czołg będzie już tylko bunkrem.
a bez amunicji będzie złomem, który całkiem nieźle kosztuje. Więc i można na tym zarobić, więc myślenie sił specjalnych jest dzisiaj takie, a nie inne. Mamy bardzo efektywne systemy rażenia, potwierdziła się skuteczność systemu Javelin, który obserwowaliśmy, ale mamy też w zanadrzu Warmate'y, działamy też na własnym terenie, więc te systemy zaopatrzenia paliwowe różnego typu będą dla nas też również idealnym celem. Więc mógłbym długo opowiadać, jak będzie funkcjonować, jaka będzie taktyka takiej grupy niszczycieli czołgów, na czym ona będzie koncentrowana, ale nawet jako lekka piechota dysponujemy tutaj dużymi możliwościami. Myślę, że jeszcze będzie okazja dzisiaj porozmawiać o tej lekkiej piechocie, o przyszłości tej formacji. Ale dzisiaj zmienia się kompletnie jakby znaczenie i następuje pewne przemeblowanie na scenie, co już widzimy, znaczenie środków rażenia, precyzja tych środków, ale to wszystko wymaga pewnych sensorów, a nie tylko efektorów i lekka piechota w tej roli jest idealna. Teraz jeśli chodzi o rażenie pośrednie, czyli nie z wykorzystaniem własnych środków, a jeszcze nie wspomniałem o takim projekcie, który zaczynamy rozwijać, związane z takimi szybkimi haubicami kalibru 105 mm, no wysoce zautomatyzowanymi. Tak, to jest jeden z środków, który rozwijamy, ale mogę powiedzieć, że jesteśmy na etapie koncepcyjnym i trudno mi mówić o szczegółach, dopóki pan premier Błaszczak jakby nie zaakceptuje ostatecznie tej koncepcji. Ale też zauważyliśmy taki wniosek, że potrzebowalibyśmy więcej autonomicznych systemów rażenia. Własnych, które odpowiadałyby na wasze potrzeby typowe. Tak, ale też zapewniały wysoką precyzję i były, delikatnie mówiąc, szybkie, czyli zapewniały wysoką automatykę ładowania i tutaj dotarliśmy do granic pewnego kalibru, satysfakcjonuje nas tutaj odległość rzędu, rażenie na dystansie do 20 powiedzmy kilometrów, bardziej się dla nas liczy precyzja, dokładność rażenia. Tak, pośrednie oddziaływanie na przeciwnika wiąże się przede wszystkim z naprowadzaniem środków rażenia, które nie przynależą do WOD, ale do innych rodzajów sił zbrojnych. Myślę tutaj przede wszystkim o wojskach lądowych, o artylerii, o wojskach rakietowych, ale myślę również o siłach powietrznych, o naprowadzanie po prostu bezpośrednio czy to kasu, czy też innych form rażenia ze strony sił powietrznych. W grę wchodzi również marynarka wojenna, która również dysponuje pewnymi środkami rażenia. Panie generale, tylko rozwijmy CAS, czyli Close Air Support. Tak, Close jest. Air Support, czyli czasami możemy potrzebować wsparcia z powietrza. Upraszczam oczywiście teraz w taki bardziej nieplanowy sposób, czyli będzie kontakt z przeciwnikiem, będzie wymagane wsparcie powietrzne i ponieważ będą dostępne zasoby sił powietrznych, nie będą jakby dostatecznie efektywne systemy antydostępowe, zdecydujemy się ich użyć. I zdolność do naprowadzania takiego CAS powinna być dosyć powszechna w siłach zbrojnych, aby właśnie wykorzystywać te możliwości. Więc to będzie duży nacisk dzisiaj kładziemy na rozpoczęcie budowy takich zdolności. W OCIE chcemy, żeby w każdej drużynie, w każdym plutonie, w każdej kompanii było co najmniej kilkunastu do kilkudziesięciu obserwatorów ognia, tak zwanych zdolnych do prowadzenia tego typu działań. To jest oczywiście też krytyczne, bo nie wspominaliśmy do tej pory, skupiając się na systemach rażenia, o roli WOT-u jako szeroko pojętego sensora, jako źródła danych o tym, co się dzieje lokalnie dla wojsk operacyjnych i dla wojsk sojuszniczych. No siłę i znaczenie tego źródła dostrzegają już dowódcy ukraińscy bardzo wyraźnie i ono jest krytyczne, ponieważ z punktu widzenia taktycznego zapewnia nam daleko idącą przewagę informacyjną. Dzisiaj wrócę znowu do tego, kim jest żołnierz lekkiej piechoty i samo wyposażenie w zaawansowane systemy rażenia, ale też w systemy łączności, systemy obserwacyjne czyni go idealnym narzędziem do zdobywania informacji, do jej przekazywania dalej. Więc to jest jakby kolejny aspekt siły WOT-u, terytorialność, obecność w każdej miejscowości, możliwość obserwacji działań, oceny sytuacji przez osobę, która jest przygotowana wojskowo na rzecz działań realizowanych tutaj zewnętrznie, na przykład przez wojska lądowe. Czyli z tego, co pan powiedział, a pan to tak jakoś ładnie nazwał planowanie pola bitwy, czy coś w tym stylu,
według tego panowania pola bitwy, no jednak rola lekkiej piechoty, znaczy lekką piechotę można znacznie lepiej wykorzystać niż dedykując ją do obrony przed wojskami pancernymi. Znaczy to też powinno, w takiej formie też ta lekka piechota powinna móc się bronić, natomiast znacznie, ja to tak zrozumiałem, że znacznie lepiej czy znacznie wydajniej można jej użyć jako komponentu, który multiplikuje w pewien sposób zdolności innego rodzaju sił zbrojnych czy innego rodzaju uzbrojenia czy jednostek jako takich. Tych, które posiadają znacznie większy potencjał na przykład uderzeniowy czy niszczący, jeśli chodzi o przeciwnika, tak? Dokładnie, ma pan rację, to architektura pola walki. O, tak właśnie, architektura tak. pola walki. Tak. Musi uwzględniać silne i słabe strony każdej z formacji. I dzisiaj walka ma charakter połączony, czyli każdy z nas ma swoje miejsce w szyku, każdy walczy ramię w ramię, wzajemnie uzupełniając swoje zdolności. I tak jak nie skierujemy jednostki typowo pancernej do obrony miasta, bo będzie to trudne taktycznie do wykonania takiego zadania, to bardziej predysponowana do tego zadania właśnie będzie lekka piechota. Odpowiednio wyposażona, posiadająca zdolności raczej defensywne, bo też muszę powiedzieć o słabościach lekkiej piechoty. To są słabości również systemowe, one wynikają z niskiej mobilności i z niskiego oddziaływania na ogień przeciwnika. I tego nie zmienimy, możemy tylko minimalizować ryzyka związane z tym. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, jak wygląda taktyka działania lekkiej piechoty. To nie są duże zgrupowania, które są łatwe do rażenia, ale to jest zazwyczaj budowa struktur zadaniowych, która jest poniżej tak zwanego progu radaru. Trudno jest strzelać z Iskandera do małej grupy żołnierzy, bo to jest nieekonomiczne i to jest często bardzo ruchliwy jeszcze pododdział, który nie umożliwia po prostu takiego naprowadzania. Na jednym też z kursów, w którym byłem, porównano to kiedyś do polowania porównania Velociraptora na myszy. Nawet najsprawniejszy Velociraptor nie jest w stanie złapać dostatecznej ilości myszy, zawsze mu jakieś uciekną pomiędzy nami. Nawet dysponując najsprawniejszymi systemami rażenia, nie będzie opłacalności w niszczeniu tego typu sił, więc musimy brać pod uwagę wszystkie plusy, wszystkie minusy, silne strony i słabe strony, ale ważne jest to, co pan powiedział. Powinniśmy zwielokrotniać swoje zdolności poprzez synergię działania, czyli wspólne działania, wykorzystanie systemu wrażenia, naprowadzanie ich, tudzież na przykład łączenie wojsk pancernych ze zdolnościami lekkiej piechoty przynosi naprawdę świetne rezultaty. Oczywiście to też wymaga odpowiedniego przygotowania sił, ale proszę mi wierzyć, naprawdę dużo robimy tutaj w siłach zbrojnych, aby jak najsilniej integrować też wojska obrony terytorialnej, głównie z wojskami lądowymi, ale również na przykład z siłami specjalnymi. W ramach tego integrowania też wielokrotnie czytałem, że wojska obrony terytorialnej biorą udział w manewrach czy ćwiczeniach NATO wspólnie z wojskami zawodowymi i to nie tylko polskimi, ale również zagranicznymi. Wielokrotnie już uczestniczyliśmy w takich ćwiczeniach, to są zarówno znane w przestrzeni publicznej ćwiczenia typu Defender, w której odgrywamy rolę tutaj sił lokalnych, ale nasza codzienność funkcjonowania dzisiaj w Polsce, między innymi związana z obecnością w Polsce EFP, wiąże się w tym, że nasi żołnierze... Pan rozwinąć ten skrót? Oj, tu wyzwanie mi teraz... Teraz mi dał pan wyzwanie, co to EFP znaczy. To chyba znaczy Enhanced Forward Presence, więc chodzi o taką zaawansowaną, wysuniętą obecność sił sojuszniczych tutaj na terenie Polski. I wracając teraz do EFP, no praktycznie codziennie szkolimy się z żołnierzami innych nacji EFP, ponieważ wracam tu znów do tej architektury pola walki. Absolutnie siły sojusznicze mają świadomość, że będą działać w pewnej przestrzeni fizycznej, którą jest ląd. I mając za sojusznika tutaj żołnierzy, którzy pełnią swoją służbę mocno lokalnie, znają teren, znają społeczność, bo to jest również ważne, infrastrukturę krytyczną, ale również drogową, są dla nich idealnym sojusznikiem, który umożliwia wkomponowanie ich wysiłku obronnego w działanie i wykorzystanie potencjału, który daje teren do obrony. Więc to jesteśmy skazani na to, żeby ze sobą współpracować i tu nie ma innej drogi.
Czyli te ćwiczenia jakby obejmują również tą łączność, tak? Te łańcuchy wymiany informacji właśnie z wojskami zawodowymi, czy też z różnego z innymi też rodzajami sił zbrojnych, bo pewnie nie mowa tylko o wojskach lądowych. Innymi słowy, z tego, co Pan mówi, też jakby ja taki wniosek wyciągam, że jednak na polu bitwy istotnym jest, by postrzegać nawet całe siły zbrojne jako jedność, która musi ze sobą współpracować. Tak poszczególne rodzaje sił zbrojnych, a przecież Wojska Obrony Terytorialnej są osobnym rodzajem sił zbrojnych, jak również na tej płaszczyźnie taktycznej pomiędzy właśnie lekką piechotą, nawet właśnie żołnierzami obrony terytorialnej, którzy przecież nie są zawodowymi żołnierzami, a żołnierzami czy jednostkami pancernymi, artylerią, to wszystko musi ze sobą współdziałać, koordynować i wówczas to ma znacznie większą efektywność w walce z nieprzyjacielem. Innymi słowy, no takim, znaczy nie szukalibyśmy rozwiązań na polu bitwy takich, w których dana formacja, dany rodzaj wojsk działałby w pojedynkę samodzielnie w oderwaniu od reszty sił zbrojnych czy całości wojsk obronnych. Tak, dobrze, tak. Dobrze pan to opisał. To jeszcze raz podkreślam, sztuka prowadzenia wojny jest sztuką, nie jest rzeczą prostą, ale w dużej mierze ona się sprowadza do znalezienia właściwego balansu i harmonii pomiędzy rodzajami wojsk, rodzajami broni, zbudowania takiego komponentu sił, który jest kompleksowo zdolny do osiągnięcia celu. Podkreślam kompleksowo, ponieważ musimy zawsze doceniać przeciwnika, który zawsze będzie szukał słabych punktów strony przeciwnej. Byłem w siłach specjalnych, tam jest zaawansowany do granic absurdu, mogę powiedzieć, tak zwany proces targetingu, czyli szukania takich słabych punktów, które spowodują, że najmniejszym wysiłkiem osiągniemy jak największy efekt. I takich punktów zapewniam pana, nasz potencjalny przeciwnik, adwersarz cały czas również poszukuje. Jeśli zbudujemy kompleksowy system, to już dla jego analityków będzie to stanowić pewne wyzwanie lub popełnią błąd, który z pewnością tutaj będziemy mogli wykorzystać. Oczywiście musimy, mówiąc o tym kompozycji sił, nie zapominać jeszcze o potencjale. I tu muszę wrócić do mojego tematu, tego paradygmatu małej, ale sprawnej armii, o której pan nieraz słyszał. 100 tysięcy, 60 tysięcy, a może 50 tysięcy zawodowców, ale uzbrojonych też wręcz absurdalnie dobrze, którzy mieli zapewnić obronę naszego państwa. No, ten paradygmat upadł pod wpływem siły argumentów i siły obserwacji, które mamy na Ukrainie, ale był to jeden z bardzo niebezpiecznych kierunków, które obserwowałem i też chyba nie ma w siłach specjalnych ludzi, którzy by nie boleli nad tym faktem, bo analizując systemy obronne byłoby to no, karygodne, jeśli doprowadzilibyśmy do tak daleko idących zmian, tak redukujących siły zbrojne od strony potencjału ilościowego. I tu wrócę też do bardzo ważnej sprawy, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą też rozmowę i dyskusję, związanej z tym, jaka jest rola społeczeństwa, całego społeczeństwa w obronie państwa, jakie jest miejsce społeczeństwa w systemie obronnym państwa. I muszę powiedzieć o takim zagadnieniu jak odporność. Więc nawet najlepsza armia, jeśli nie będzie osadzona dostatecznie silnie na odpornym społeczeństwie, nie wygra żadnej wojny i nie obroni swojego państwa, więc rola sił zbrojnych musi wykraczać znacznie dalej niż tylko i wyłącznie prowadzenie działań zbrojnych, ale musi się wiązać również z kształtowaniem świadomości obronnej społeczeństwa. W zakresie jeszcze tej liczebności, jeśli tak to można nazwać, armii, no bo też ja rozumiem, że też to jest też między innymi rolą Wojsk Obrony Terytorialnej, bo jednak trzeba nasycić pole walki żołnierzem. W zależności od tego, ile mamy kierunków do obrony na przykład, czy w jakich sferach, czy na jakich płaszczyznach może przeciwnik atakować, tak musimy móc obsadzić
no tyle kierunków, czy na tylu płaszczyznach się móc bronić. Teraz, jak rozumiem, też te Wojska Obrony Terytorialnej mają takie zadanie między innymi, żeby właśnie pokazywać przeciwnikowi, że jesteśmy w zasadzie wszędzie, no a zawodowcy niech skupiają się na tych kierunkach, na których rzeczywiście przeciwnik będzie uderzał jakby tą swoją najsilniejszą, najsilniejszym, czy według planu tą najsilniejszą ofensywę, tak, prowadził. Tak. To dokładnie niektórzy nazywają to, bodajże pan profesor Szeremietiew też często mówi o mieczu i o tarczy, że nasze zdolności tworzą te dwa elementy, które dzierżymy w swoich dłoniach, miecz, ale i tarczę. I z jednej strony musimy mieć wysoce efektywne systemy rażenia o charakterze ofensywnym, bo wspomnieliśmy o charakterze lekkiej piechoty, którą ma WOT, ale również słabością jest jej ta mała manewrowość, czyli nawet gdyby doszło do jakiegoś utracenia terenu, to tego typu formacje lekkiej piechoty, które nie mają charakteru szturmowego de facto, nie mają dostatecznej siły ognia i szybkości działania w dłuższym dystansie, no nie nadają się do tego typu zadań. Dlatego potrzebujemy też ten miecz, z drugiej strony potrzebujemy tarczę i to potrzebujemy ją również wieloaspektowo, bo wspomnieliśmy o potencjale, o zdolnościach, ale musimy też patrzeć na te domeny, czyli te obszary, w których siły zbrojne funkcjonują. I WOT głównie jest przeznaczone tutaj do walki w środowisku lądowym. Dzielimy to środowisko z wojskami lądowymi, z siłami specjalnymi. Ale z drugiej strony musimy też pamiętać o domenach niefizycznych, o domenie informacyjnej, cyberprzestrzeni, gdzie jesteśmy bardzo aktywni i też nie zaniedbujemy tego pola, czyniąc, jeszcze raz podkreślam, tą architekturę pola walki bardziej kompletną. Jakby nie patrzeć, do tego potrzebne są zasoby i dobrze się stało, że polski parlament, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej też przeforsowało ustawę o obronie ojczyzny i że znalazła ona takie zrozumienie w polskim parlamencie, że jesteśmy świadomi tego, że taki potencjał musimy właśnie zbudować, aby przygotować się do przyszłych wyzwań. Bo też z tego, między innymi co Pan mówi, ale też z tego, co słuchałem ludzi, którzy tam na Ukrainie przyglądali się z bliska tym walkom, czy też mieli kontakt z ludźmi, którzy walczyli, jakby też, nie wiem, czy jest prawidłowe, może mnie Pan wyprowadzi z błędu, jeśli taki popełniam, no ale jednak w zakresie jakby podziału, znaczy nie da się zrobić takiej armii, która byłaby w całości siłami specjalnymi. Siły specjalne, z tego też, co Pan tutaj tłumaczył, no jednak mają taki charakter mocno ofensywny i uderzeniowy, to znaczy do chirurgicznego na przykład, jakichś chirurgicznych operacji. Natomiast czasami jest potrzeba taka, żeby zająć jakieś terytorium, żeby żołnierz tam stał i pokazywał swoją obecność. A jeśli siły specjalne pokazują, gdzie są, no to są narażone na atak i starają się tego unikać, jak rozumiem. Natomiast czasami na polu bitwy, albo czasami nawet jeszcze przed wojną, trzeba postawić wojsko, które będzie nawet odstraszać jeszcze przed atakiem, a w razie wojny, no musi przyjąć niestety na siebie ten pierwszy cios i musi być do tego przyjęcia jednak odpowiednio przygotowane. I teraz no, nastawianie się na małą taką armię specjalistyczną, no to jednak no, ona nie będzie mogła służyć do wszystkiego, a zwłaszcza do obrony. Ja to tak przynajmniej postrzegam. Tak, to nawiążemy do Ukrainy i do sytuacji, która ma miejsce tam. Proszę sobie wyobrazić małą armię, niezwykle sprawną ukraińską, która musi prowadzić walkę, swoją wojnę obronną swojego państwa, walki o suwerenność przez 2 lata. Proszę sobie wyobrazić, jak taki długi okres czasu wpłynie na erozję morale żołnierzy, ich zmęczenie, wyczerpanie ich energii do prowadzenia działań. Tych ludzi musimy rotować z określoną częstotliwością, aby zachowali odpowiedni poziom i morale umożliwiające prowadzenie efektywną walkę. Jak to zrobić, mając 100-tysięczną albo 60-tysięczną armię? To jest niemożliwe. Więc ja poruszam tylko jeden z banalnych aspektów ekonomii sił. Pamiętajmy też, że projektując ekonomię sił, musimy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat potencjału naszego przeciwnika i nie zakładać tutaj jakichś hipotetycznych rozwiązań, tylko zwyczajnie to przeliczyć, jak dużo żołnierzy potrzebujemy, aby prowadzić efektywną, czasami długotrwałą obronę przed przeciwnikiem, który ma nad nami przewagę ilościową. I wychowałem się w siłach specjalnych, tam zawsze mówiliśmy, że jakość jest lepsza niż ilość.
I jest to absolutnie prawda w siłach specjalnych, ale też nawiązując do tego, o czym Pan wspomniał, teoretycy wojskowości mówią, że potencjał służby w siłach specjalnych ma od 2 do 4% społeczeństwa. Myślę tu o potencjale fizycznym i potencjale intelektualnym umożliwiającym funkcjonowanie w takiej strukturze. Ale to jest kropla w morzu i właśnie zawsze siły specjalne będą miały pewien charakter elitarny, będą szukać tych słabych punktów przeciwnika, uderzać w nie lub też rozbudowywać potencjał obronny, budować ruch oporu, wspierać go, to są ich zadania. Całą resztę nasz teren musimy wypełnić. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy na mapie Polski będą białe plamy, które nie będą bronione, kiedy dojdzie do sytuacji takiej, jak miały miejsce w Buczy. Więc wie pan, my mamy duży program na przykład szkolenia strzelców wyborowych i snajperów w WOT-ie. Mamy wielu żołnierzy utalentowanych strzelców, którzy uprawiają strzelectwo sportowe, których zdolności są zupełnie blisko potrzeb naszych wojskowych. Teraz ich odpowiednie wyposażenie, odpowiednie przygotowanie taktyczne umożliwi zdecydowaną kontrolę terenu i proszę sobie wyobrazić, że tam w Buczy funkcjonują 4 pary snajperskie. 4 pary snajperskie, które nie pozwalają Rosjanom wychylić nosa praktycznie zza swoich bunkrów, zza swoich pojazdów. To oczywiście jest przykład, ja to sprowadzam oczywiście do tych 4 par snajperskich z wielkim uproszczeniem, ale jak to działa wtedy na morale potencjalnego przeciwnika i jakie siły musi on zaangażować, żeby to działanie zneutralizować. Więc z mojego punktu widzenia sytuacja, w której pozostawiamy teren, nie chronimy go i ludności na niej jest absolutnie nie do zaakceptowania. To nie może być miejsce. My musimy walczyć o każdy centymetr polskiej ziemi i o każdego polskiego obywatela. Ale walczyć musimy my sami. I tylko przeciwnik, który ma świadomość tego, że to jest społeczeństwo gotowe do obrony, społeczeństwo przygotowane do obrony, naprawdę będzie się mocno zastanawiał, czy jest sens zaczynać taką walkę. Dlatego losy wojny najczęściej rozstrzygają się jeszcze przed nim wybuchem. I dzisiaj prawdopodobnie znajdujemy się w takim punkcie i ważne, żebyśmy tego nie zmarnowali. Też z tego, co pan mówi, to a z tego też, co pamiętam, jak było wiele lat wcześniej, to mogę, taki wysuwa mi się wniosek, że jednak doszło w siłach zbrojnych polskich do pewnego rodzaju zmiany doktryny, bo jednak wcześniej mówiono, nie wiem, czy to była oficjalna doktryna, ale wcześniej mówiło się, to mówię, wiele lat wstecz, o tym, że jednak te dywizje tutaj zachodnie, tam nasza, skąd ja pochodzę, Lubuska, będzie po prostu prowadziła kontrnatarcie i będzie odbijać tereny, które jakby no, niejako Rosjanie po prostu zabiorą na wschodzie, no bo nie będziemy ich bronić, gdzie dopiero ta obrona zostanie wyznaczona na Warszawie, a tutaj jednak z tego, co pan mówi, no to widzimy jakby no, w zasadzie diametralną zmianę, jeśli chodzi o postrzeganie tego, jak powinniśmy się bronić. No i tutaj też akurat to mogę powiedzieć też od swojej strony, ze swoich obserwacji, że jakby wpisuje się też jakby chyba w doktrynę NATO, która przynajmniej została oficjalnie też potwierdzona niejako przez prezydenta Joe Bidena w Warszawie, który powiedział, że właśnie będziemy bronić każdego metra NATO, także jakby to się ze sobą tutaj widzę mocno pokrywa, ale czy rzeczywiście jakby no pan tutaj z doświadczenia z wewnątrz może powiedzieć, że jednak doszło do pewnego rodzaju doktrynalnej zmiany u nas w Wojsku Polskim, czy to jest taki słuszny wniosek? Ja nie byłem na stanowisku na tym poziomie, na którym jestem dzisiaj, te kilkanaście lat temu jeszcze. Rzeczywiście odbywały się różnego typu ćwiczenia i byłem świadkiem wielu tak zwanych majsztanowskich takich manewrów, wie pan, pokazujących zwłaszcza wielkość niektórych dowódców. Ale muszę panu powiedzieć z całą stanowczością jedno. Gdybym dzisiaj tego typu poglądy wyrażał, wierzył, je manifestował, to ja nie wiem, czy jeszcze jutro byłbym na stanowisku, bo to się w ogóle nie mieści jakby w rozumieniu całości wojskowego leadershipu współczesnego i myślę, że moich przełożonych z poziomu politycznego i taka sytuacja, w której ja dopuszczam tego, że mogę poświęcać część Polski i życie polskich obywateli w imię, być może później wielkiego jakiegoś manewru, który wygadam jest kompletnie nie do zaakceptowania, obrona musi być przygotowana zupełnie,
zupełnie inaczej. To są bardzo jasne i czytelne wytyczne ze strony pana premiera Błaszczaka, ale ze strony też generała Andrzejczaka, który tu, proszę mi wierzyć, naprawdę wielką presję też wywiera na wszystkich dowódców w zakresie rozwijania zdolności, w zasadzie kształtowania tego, jak, w jaki sposób mamy walczyć. Więc na szczęście dla mnie jest ten tego typu sposób myślenia obcy. Proszę też pamiętać, ja się wywodzę z sił specjalnych, które to też, to akurat mogę też panu powiedzieć i wszystkim, którzy będą słuchać tego wywiadu, które podnoszą swój poziom gotowości, ilekroć gdzieś na świecie usłyszymy, że jakiś Polak jest w niebezpieczeństwie, bo być może zajdzie potrzeba, że trzeba będzie użyć sił specjalnych, żeby go ratować. Jeśli jesteśmy w stanie ratować Polaka kilka tysięcy kilometrów od Polski, udzielać mu pomocy, wysyłać po niego siły powietrzne, siły specjalne, to wierzy pan w to, że opuścimy choć jednego Polaka? Więc to jest jakby dziś, tutaj na terenie Polski, więc to jest jakby dzisiaj esencja tego, w co wierzymy w ogóle w siłach zbrojnych i do czego się przygotowujemy. I to taką świadomość powinien mieć każdy Polak, który wstąpi do sił zbrojnych, niezależnie od tego, czy wstępuje, bo mieszka w Hajnówce przy granicy z Białorusią, czy też ze Zgorzelca przy granicy z Niemcami. Granice nie są umownymi punktami na mapie, a jasno określa zadania związane z granicami dla żołnierzy Wojska Polskiego konstytucja i zamierzamy słowa i tą konstytucję i słowa roty przysięgi wojskowej tutaj spełniać. Także nasze myślenie o obronie dzisiaj jakby... Jeśli kiedykolwiek to, o czym pan mówi, miało miejsce, być może tak było, to stoi w jawnej sprzeczności i w stosunku do takiego modelu obrony Polski. Ja bym jeszcze też dodał od siebie, bo tak też interesuję się historią też i jak wiadomo geopolityką, no bo są te nawiązania historyczne, że no jednak w 1939 broniliśmy granic i nam to dużo, wiele dobrego na polu bitwy nie przyniosło. Tylko czy zgodziłby się pan z taką tezą, no ja to staram się zawsze tłumaczyć, nie wiem czy słusznie czy nie, że no jednak dziś granice Polski wyglądają nieco inaczej i jednak mamy dosyć dogodne granice, jeśli chodzi o kierunek wschodni, zresztą nie tylko, właśnie zawężający niejako pole manewru liczniejszego przeciwnika, kanalizujący jego ruch jeszcze zanim wkroczy na nasze terytorium, a w związku z tym to są granice, które rzeczywiście łatwiej bronić mniejszymi nawet siłami niż było to dotychczas, znaczy dotychczas przed 1939 rokiem. Tak, ja oczywiście nie jestem historykiem i zawsze podziwiam historyków za tą łatwość, z jakim przychodzi im sądzenie z perspektywy właśnie osądzanie zwłaszcza dowódców, którzy podejmowali pewne decyzje, rozkazy wykonywali z perspektywy czasu i naprawdę podziwiam ich, bo mnie to tak łatwo nie przychodzi. Mogę powiedzieć panu tylko tyle, że z punktu widzenia taktycznego, operacyjnego i strategicznego granica nasza przedwojenna była praktycznie nie do obrony. Naprawdę wiele razy symulowałem ze swoimi kolegami sposób, w jaki podejmowalibyśmy obronę Rzeczpospolitej wtedy, ale żadna nie dawała w perspektywie nawet początkowego powodzenia taktycznego działań, które prowadziliśmy, strategicznego zwycięstwa. Ta granica po prostu była niesamowicie trudna i nie było dobrych rozwiązań i tym chciałbym zamknąć. Rzeczywiście, wie pan, dzisiejsza granica umożliwia nam łatwiejszą obronę, to jest fakt, ale wojna się mocno zmieniła, zmieniły się systemy rażenia, które dzisiaj są dalekiego zasięgu, które w zupełnie innym punkcie ciężkości muszą budować też nasze zdolności, ale gdy myślimy o skrajnie niekorzystnym położeniu i ktoś na to zwraca uwagę, to ja przywołam Izrael. Jeśli jakieś państwo ma skrajnie niekorzystne do obrony terytorium, to jest to Izrael, a proszę zauważyć, że robi to wysoce efektywnie. Wygrywa wojny, broni swoje społeczeństwo i swoich obywateli. I takie samo zadanie stoi przed nami. Jakkolwiek by była ukształtowana Polska, musimy zrobić wszystko, żeby ją efektywnie obronić. Kształtowanie świadomości obronnej społeczeństwa, budowanie jego odporności, ograniczenie zewnątrz sterowalności pewnych procesów jest jak najbardziej wskazane i przyczyni się do tego, abyśmy lepiej Polskę bronili. Ja tutaj jeszcze też wskazuję czasami na przykład jednak Ukrainy, która na tą chwilę też miała bardzo skrajnie niekorzystne dla siebie granice z nieprzyjacielem, została zaatakowana z trzech stron. No i właśnie chyba właśnie to nasycenie jednak i wielkość armii ukraińskiej pozwoliła na utrzymanie się tak długo, jak jest teraz.
Ale jeszcze chciałbym wrócić do tematu właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej i pana w tej chwili zadań zawodowych. W jakim dotychczas, bo to pięciolecie już minęło chyba od założenia tych wojsk, jakie były największe wyzwania, z którymi pan się mierzył jako dowódca i jakie pan jeszcze największe wyzwania widzi przed tą formacją? Wie pan, to niełatwe dla mnie pytanie, ale gdybym miał panu powiedzieć o takim największym wyzwaniu, które stało przede mną i które rzeczywiście pochłonęło bardzo wiele mojej energii, nie chcę powiedzieć, że mnie wyczerpało, ale naprawdę pochłonęło bardzo wiele mojej energii, to taka właśnie praca u podstaw, która buduje świadomość tego, że to może być formacja użyteczna, że czasy właśnie tej małej, w pełni zawodowej armii muszą troszeczkę ustąpić temu przed wyzwaniami, które stoimy. I ta praca często wiązała się, to była praca u podstaw, proszę mi wierzyć. Nie jestem w stanie zliczyć sytuację, w której wręcz byłem upokarzany. Przypomnijmy, że w roku 2016 no jednak też polała się bardzo duża odgórnie krytyka polityczna również związana z tworzeniem tej formacji, już nie tylko nawet oddolna, ale też w ogóle nie było chyba takiej za dobrego przyjęcia tego pomysłu. Tak. No tak, ma pan rację, to mógłbym o tym wiele opowiadać, ale panie, to powinno być istotą naszej rozmowy. Jeśli jakaś lekcja z tego płynie, to jest to, czego nauczono mnie w siłach specjalnych, aby tego typu presję przekuwać w motywację. I myślę, że udało mi się tą presję przekuć w motywację i w takie doskonalenie poprzez niezadowolenie. Aczkolwiek na pewno to się też odcisnęło piętnem na formacji i miało wpływ tego typu krytyka na decyzję wielu naszych kandydatów do służby, że oni ostatecznie do tej służby nie wstąpili. To jest niewątpliwe, to było działanie na szkodę naszej obronności, na szkodę Rzeczpospolitej. Z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że żołnierze, którzy wstępowali do formacji, to zwłaszcza po przysiędze, gdy z nimi rozmawiałem, czy jeszcze w trakcie szkolenia, to oni mówili, że w ocie zrozumieli, jak zafałszowany jest obraz przekazu telewizyjnego, obraz kreowany przez media i w istocie wielu z nich odnalazło powołanie w służbie, służą do dziś, wielu z nich zostało żołnierzami zawodowymi. Więc to było jakby najtrudniejszym wyzwaniem dla mnie. Proszę też pamiętać, że taki proces pierwszy raz realizowaliśmy w Siłach Zbrojnych. Ja mocno czerpałem z czasów, kiedy powstawały w Polsce wojska specjalne. Nie jest chyba już dzisiaj tajemnicą, że świętej pamięci generał Potasiński, pierwszy dowódca, pan generał Gruszka również spotykali się z ostrą krytyką ze strony przywództwa wojskowego. Siły zbrojne co do natury są niechętne zmianą. I już nawet taka zmiana jak powstanie wojsk specjalnych wtedy była potężnym wstrząsem, więc możemy sobie wyobrazić, jak mogło to społeczność wojskowa odbierać, w pełni zawodowa oczywiście, odbierać kwestię powstania formacji, gdzie mają pełnić służbę żołnierze, którzy nie są żołnierzami zawodowymi, tylko pełnią terytorialną służbę wojskową. Gdy mnie pan pyta, jakie najważniejsze zadanie przede mną i chyba najtrudniejsze, to jest to przebudowanie mentalności przywództwa w taki sposób, abyśmy potrafili wykorzystać talenty naszych żołnierzy i zrozumieć to, że mają być prawo, to młode pokolenie trochę inne, lepiej przystosowane do życia niż my, starsi koledzy żołnierze, i my musimy to, dowódcy, my musimy to zaakceptować. Dostosować ten system w taki sposób, aby oni znaleźli w służbie spełnienie, a przy okazji zdobyli kwalifikacje, które będą budować siły zbrojne. I ja sam dostrzegam sobie, wie pan, sporo takich wyzwań, w których mam problemy ze zrozumieniem sposobu myślenia, czy też odkrywam, jak wiele jeszcze talentów jest w siłach zbrojnych, które nie rozwijamy, a dzisiaj nie możemy zmarnować żadnego z tych talentów, bo tego potrzebują po prostu siły zbrojne. Dzisiaj generalnie demografia wygląda w taki sposób, że mówiąc w sposób taki porównawczy, mamy jezioro, w którym pływają ryby i bardzo wielu wędkarzy. Walczymy o kandydatów, o dobrych kandydatów i doprowadzenie do sytuacji, w której mamy nie tylko żołnierzy zawodowych, ale również żołnierzy OT, aktywną rezerwę, która wkrótce zostanie uruchomiona, bo już są podstawy prawne, dajemy ludziom możliwość wyboru sposobu pełnienia tej służby. I tak to właśnie funkcjonuje w państwach, które uruchomiły tak zwany Total Force Concept. Ja miałem wielki problem ze zrozumieniem tej idei. Kiedyś pewien fiński generał powiedział: słuchaj, nie będę ci tego teoretyzował, zapraszam cię do Finlandii
i coś zobaczysz. I do czego się sprowadza Total Force Concept? On się sprowadza do takiej sytuacji, że zawiesiono mnie na pewne ćwiczenie, notabene w magazynie jednego z wielkich sieci handlowych skandynawskich, meblarskich. I tam ćwiczono takie zadanie, że rosyjskie grupy dywersyjne opanowały ileś miejsc w Helsinkach i jedno z tych miejsc mieli właśnie odbić żołnierze, zabezpieczyć wszystko i pokazał mi trzy zespoły ludzi, którzy realizowali to zadanie i mi mówi: Wiesław, zadanie dla ciebie brzmi następująco. Zakładamy się o dobrą polską wódkę, czytaj żubrówkę, że nie rozpoznasz, którzy z nich to są zawodowi, którzy to są rezerwiści, a która zasadnicza służba wojskowa. No i przegrałem żubrówkę. Na tym polega Total Force Concept, że niezależnie od formy służby możemy wdrożyć standardy, które umożliwią, że będziemy mieli ludzi na podobnych zdolnościach obronnych. Proszę sobie wyobrazić, że podobnie jest kolejna wizyta moja, będę oglądał Leopardy fińskie i tam również będę musiał wskazać z trzech strzelających załóg, która jest zasadniczej służby wojskowej, która zawodowa, która rezerwy. To jest bardzo ciekawe, ale otworzyło mi jakby nowy horyzont i z wielką pokorą muszę przyznać, że musiałem po tej wizycie też przebudować swój sposób myślenia, że kluczem jest moje podejście i tego, abym zbudował systemy, które efektywnie pozwolą, umożliwią ludziom rozwijanie ich talentów, niezależnie od tego, czy są zawodowcami jak ja, czy pełnią obronę terytorialną, czy też są aktywnymi rezerwistami. To wszystko to jest też pewna inżynieria, którą jako wojskowi musimy rozwijać i się nią posługiwać. Więc to jest możliwe i tak się buduje dzisiaj nowoczesne, efektywne systemy obronne. Nie narzekając na to, jakie jest młode pokolenie, nie narzekając na to, że kandydatów za mało, tylko dając ludziom wybór i rozwijając ich talenty. I to jest dla mnie największe wyzwanie, w jaki sposób to zbudować, taki system, w którym każdy znajdzie swoje miejsce w siłach zbrojnych i będzie działał efektywnie. Nigdy nie zapomnę też obrazków, pewnie pan je też widział z IDF-u. Moi koledzy z Izraela mnie często pytają, dlaczego osoby niepełnosprawne nie mogą sprawować obowiązku obrony Rzeczpospolitej? Zadają mi retoryczne pytanie. W Izraelu osoba głuchoniema, niewidoma również może pełnić służbę wojskową. Przecież są specjalizacje, w której wykorzystamy jej talent. Więc proszę zobaczyć, jak głębokie rezerwy jeszcze tkwią i potencjał tkwi w naszym społeczeństwie do kształtowania, do rozwijania systemu obronnego, jak wielką barierą wciąż pozostaje nasza mentalność. I to z tego, co pan mówi, to w zasadzie przecież są duże chyba różnice pomiędzy intensywnością ćwiczeń w poszczególnych formacjach i mimo tych jakby różnic w ilości przeprowadzanych ćwiczeń, jednak ci ludzie, którzy nie są zawodowcami, to ich entuzjazm potrafi, z tego, co pan mówi, wynika, że potrafi jakby nadrobić te braki w czasie szkolenia. To jest, wie pan, kwestia właśnie zarządzania potencjałem. I żołnierzami rezerwy mogą być byli żołnierze zawodowi, aktywnej rezerwy. Byli żołnierze obrony terytorialnej już z doświadczeniem. Żołnierze zawodowi też, wie pan, faktem jest, że są pewne specjalności wojskowe, których ich nie zastąpimy żołnierzami obrony terytorialnej czy aktywnej rezerwy. Ale proszę pana, czy chirurg, czy dla pana miałoby znaczenie, czy operuje pana chirurg wojskowy czy cywilny? To już, widzi pan, to już są pewne sprawy, które wiążą się z zarządzaniem personelem, a ja tu chcę wrócić do tego, czym jest lekka piechota. I paradoksalnie akurat szkolenia tej formacji, która powinna być liczna, proszę mi wierzyć, liczna, bo dzisiaj walczyć będziemy przede wszystkim o miasta. Miasta będziemy bronić, a jeśli miast będziemy bronić, to jest to też formacja, która jest mocno dedykowana do tego typu działań. Akurat szkolenie w tych specjalnościach lekkiej piechoty nie jest wcale wielkim wyzwaniem czasowym. Nie mówię tu o pewnych, wie pan, wybranych specjalnościach, ale dam przykład Javelina. System, jeden z powodów, dla którego wybraliśmy Javelina, była nie tylko jego zdolność odtworzeniowa, fakt związana z tak zwanym resilience, czyli przetrwaniem, możliwością dostarczania bardzo dużych ilości tego wyposażenia ze strony najbliższego sojusznika, ale również bardzo elastyczny system szkolenia. I dzisiaj symulator Javelina umożliwia wyszkolenie żołnierza na poziomie gwarantującym trafienie w cel z prawdopodobieństwem około 96% w ciągu 6 dni. To są 3 weekendy,
które możemy zrealizować na przykład w miejscowości Przemyśl. Gromadząc tam żołnierzy, którzy mają się nim posługiwać, poświęcamy 3 weekendy na ich przygotowanie. No, idealny system dla kształcenia zdolności rezerwistów czy żołnierzy obrony terytorialnej. Trochę trudniej już jest przy spajku, ale akurat w WOT-ie tego typu wyposażeniem będą się posługiwać już raczej żołnierze zawodowi. Więc widzi pan, to jest kwestia tylko odpowiedniego zagospodarowania tego potencjału. Cała reszta, proszę mi wierzyć, to jest kwestia pewnej sprawczości sił wolicjonalnych i przekonania społeczeństwa. Też znowu wrócę do tego, o czym pan powiedział, że warto być tym elementem systemu obronnego, warto popatrzeć, jakie te siły zbrojne są nowoczesne i zadać sobie pytanie, dlaczego nie mam być ich częścią. Bardzo ważne też jest, wie pan, wiara w to, co robimy. I ja nie jestem w stanie stolerować żołnierza, który nie wierzy w zwycięstwo. Albo wierzysz w zwycięstwo i się do niego przygotowujesz, albo powinieneś zdjąć mundur. My musimy przygotować armię zwycięzców lub ludzi, którzy będą walczyć aż do zwycięstwa. I to jest też kwestia odpowiedniej, zbudowania odpowiedniej mentalności naszych kadr, abyśmy się nie zastanawiali, w ile dni Rosjanie dotrą do Warszawy, tylko co mamy zrobić, aby oni tam nigdy nie dotarli. I aby ich kosztowało tyle, żeby odcisnęło takie piętno w historii, by nigdy tego więcej nie zrobili. No i myślę, że to jest świetna puenta naszego spotkania. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Było to dla mnie bardzo pouczające. A was, drodzy słuchacze, zapraszam do kolejnych nagrań. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję.